Hej, halo, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa. No i dzisiaj jesteśmy na jailbreaku, witam serdecznie. No i słuchajcie, dzisiaj będę chciał spróbować, sprawdzić jak ciężko jest powiedzmy uratować, w sensie jak ciężko jest łapać przestępców w muzeum. Dzisiaj jestem sam, ponieważ moi przyjaciele się na mnie wypieli i nie chcieli ze mną nagrywać, a że jestem w czapce, tak, bo możesz jeszcze też zadać pytanie, czemu jesteś w czapce, Hades, bo byłem fryzjera i to jeszcze nie wygląda dobrze i to dlatego, ale się nie przejmuj, to jest nieważne, czapka jest przynajmniej fajna i w ogóle tutaj widzę autko, a tu tutaj jakby jest napad, ale napadu nie ma, jak to rozumieć? W sumie, no tak chciałbym to zrozumieć, żeby móc coś zrobić, prawda? Czy mogę tu dynamit wziąć? Dobra, jeszcze 112 sekund. No dobra, to brzmi jak plan. Najlepiej to byłoby tam wejść do środka, nie? To byłoby fajne. Ja mam pomysł, tylko musimy lecieć polotnie. Musimy lecieć polotnie i zobaczymy, jak ciężko będzie łapać tych, bo wydaje mi się, że jednak ludzie będą się rzucali na to muzeum, tak czy siak. Widzę tu pociąg, tu jest ciapąg. Ciapąg nas nie interesuje, raczej nikt nie będzie okradał ciapągu, ale przynajmniej go nie laguje. To ja jestem pod wielkim wrażeniem, że twórcy to ogarnęli, że właśnie nie jest to lagowane, że się to nie laguje po prostu i tyle. W ogóle, kurde, mam znów 3000 skrzynek. Ja wam bardzo dziękuję za nie standardowo, jakby to jest dla mnie takie wow, że muszę je wszystkie otworzyć. No i czekamy na jakiś nowy pojazd, bo no, mamy 5 milionów i to no, dobrze, jakby coś nowego weszło w końcu, no bo wiecie, tak tutaj tak 5 milionów czeka. Coś za 5 milionów mogłoby wejść. Takie, wiecie, co, jak, o, jakby weszło coś za 5 milionów. Ej, bo tu jest taki garaż. I ten garaż jest taki, dobra, jest pusty, ale był taki podejrzany przez chwilę. Nawet bym powiedział, że nawet troszeczkę podejrzany. W sumie, w teorii, to ja mam pomysł. Weźmy rakietowy ten, weźmy w sensie helikopter z rakietami. A no bo jeżeli nie, boże, nie pasażer, tylko jako kierowca. Nie pasażer, tylko jako kierowca. Ja tu poproszę oczywiście taksówkarski skin, musi być, wiadomo. Wiadomo, że musi być, kurde. No i jak to się nazywa? No i ewentualnie będziemy zabijali naszych przestępców, jeżeli się oczywiście... Nie, czy muzeum jest zbugowane, czy mi się wydaje tylko? Okej, widzę tych przestępców, ale oni mnie nie widzą chyba, a przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra, wejdźcie tam. Ziu, dobrze. O, zup. Halo, proszę, proszę stanąć. Okej, o co chodzi? Przecież ja go złapałem. O, to samo ten, czy samo wejście do muzeum już, jakby to powiedzieć, ten zamyka, o, kurde, cały czas coś dzwoni, nie? Jakby, nie wiem, zobaczmy czat. No nie wiem w sumie, jakby... Jakby próbuję ogarnąć, tak? Próbuję teraz ogarnąć. W ogóle mam nowego skina, bo jakbyście nie widzieli, to właśnie mam nowego skineczka i on mi się podoba. Jeśli ktoś wie, z czego to jest, to może pisać śmiało. Tutaj chyba... Tutaj jest jakiś pan przestępca, którego nie powinno tu być. Aha, i jego nie mogę złapać, co ciekawe, ale... aha. A, oni mnie zabijają, O co chodzi? Halo, gej, gro! Halo, gro! O co chodzi? Te, wy to widzieliście? No, aha, widzę, że tutaj... że tutaj ukradli. No dobra, to weźmiemy sobie oczywiście nasze tutaj autko, już taksówkarskie. Oczywiście odpalimy sobie syreny, bo czemu by nie? Czemu by sobie ich tu nie odpalić? No dobra, w ogóle czemu ciągle to dzwoni, drindli i tak dalej? W ogóle ile osób jest na wolności? To mnie zatrważa. Okej, coś tu strzelało. Coś tu strzelało, ale chyba się nie dowiem co.
Jedźmy w takim razie, do miasta, spróbujmy kogoś tam złapać. No bo w sensie, bo jak to się nazywa, tego muzeum już nie mogą ukraść na razie, no bo zamknąłem ich, prawda? Prawda, więc ten, ej, ale jeżeli wystarczy tylko to, że policjant wejdzie do muzeum, to trochę słabo uważam, jest to zrobione. W sumie to... wyłącz się. Weź się wyłącz. Jakby no, jest tu zamknięte, a to jest tam otwarte. Chyba, że... A, tam w ogóle weszła jedna osoba. Nie mogę tam wejść. O nie! Ej, a ja myślałem, że ja będę mógł tam wejść. Ej, najgorzej. Ej, naprawdę najgorzej. Ja miałem nadzieję, że ja tam będę mógł wejść. Kurde, ej, no panie. Czyli, znaczy no dobra, bo jeżeli by policja tam weszła, to faktycznie mógłby być o tyle problem, że po prostu no, by łapała wszystkich, nie? To też spoko. Kurde, o, najgorzej, dobra. W sensie ja dalej mogę ich przechytrzyć. Ja dalej ich mogę przechytrzyć. Wystarczy, że będę przed nimi. I tyle. O! Halo, panie, dobra. Ej, on jest troszeczkę szybszy ode mnie. Dobra, to ja po prostu pojadę przed tobą do bazy złoczyńców. To jest dobry pomysł. Ja cię tu zablokuję, panie kumpel złoty. O! O, okej, okay, on tu już jedzie, on już tu jedzie. No nie wejdziesz inną drogą. Musisz przejść tędy. O nie, nie zablokowałem się. Siema, siemandero. O, dziękuję, dobra, jest jeden. Mam jednego kolegę, no nieźle, w sensie to nikt nie powiedział, że nie mogę tak zrobić, prawda? A to jest nasz, no okej, okay, czyli tamten już wie, co się szykuje tutaj, no on już tu nie podejdzie. Ale on ma pieniążki, które chciałbym, ale na pewno tym autem tego... No nie. Dobra, na pewno tym autem go nie złapię, nie? Udało mi się ten, jakby no... Miałem nadzieję troszeczkę, że lepiej to wyjdzie, ale że policja nie może na to... W sensie to jest bardzo ciekawe odkrycie, uważam. To jest bardzo dobre odkrycie, bo jakby nie wiedziałem o tym. Myślicie, że on ten? W sensie, bo nie ma innego wejścia tu, czyli albo będzie kampił, albo będzie kampił. O, więc no. Tylko gdzie ty się schowałeś, kumpel? No może pojechałeś gdzieś. To spoko, może gdzieś pojechałeś. To ja se pojadę po helikopter z tym. Pojadę se po ten, oto helikopter, tylko że kurde, za bardzo mnie rzuciło. Pojadę se po helikopter, ja se siądę i ja będę próbował niszczyć ludzików rakietami, bo nie pamiętam czy mogłem bodajże niszczyć, byłem w stanie niszczyć sobie tutaj te rzeczy, tylko gdzie ty tutaj kumpel uciekłeś? No mógł gdziekolwiek pojechać. Mógł gdziekolwiek pojechać i to jest smutne, ale zawsze mogę próbować właśnie... O, ty tu jesteś, kumpel. Kumpel. Te, bang. Ja cię zniszczę. Ło, wywalił się, halo. Dobra. To będzie, no... Dosyć ciekawa, tak? Chcę kupić. Chcę sobie kupić, ale no... A tam jak dużo przed siebie... Ale ziomek musi mieć taką kminę totalnie, nie? Że próbuje go zdjąć z rakiet.
No i ale te rakiety nie działają tak, jakby miały. Działaj tak, jak. No działaj tak, jak masz, nie? No ja wiem, że koleś, no ten koleś ma coś na sumieniu. Dobra. Fajnie byłoby wsiąść do niego. No. Chodź tu, no ja cię. Ja cię dorwę te. Ale mnie przychytrzył. Hej, halo, kumpel, ej. Halo, co się stało? Co się został złapany? Tak, złapany, te. Złapany został. Ej, co ty robisz, koleś? Te, on jest jakiś niebezpieczny, ten nasz kumpel tutaj złoty. Nie, to jest. On ich złapał. Tam jest chyba spitkakowiec jakiś. Jeśli się nie mylę, i to jest bardzo złe, że to jest spitkakowiec. To jest spitkakowiec, prawda? To musi być spitkakowiec, to fajnie. Mnie to bardzo cieszy, że mamy tutaj kumpla na spitkaku, więc. Znaczy dobra, nie cieszy mnie to jakby. No, nie oszukujmy się, to jakby się poszedł. No, kurde, jak można oszukiwać? Nie rozumiem tego. Tutaj jeszcze nic nie możemy zrobić. Kumpla przynajmniej złapaliśmy tamtego. To mnie bardzo cieszy, że on został złapany i jest legit. Czyli dalej trzeba pomyśleć, co my tu możemy ten zrobić. Bang! No dobra, zobaczmy bang. Bang, pyr. Tak, faktycznie. Faktycznie tutaj ten, faktycznie bank wysadzają. No, a przed chwilą nie mogłem ten, no, przed chwilą nie mogłem sobie pozwolić na to. Aha. To ja po prostu zrobię tak. Ja pójdę na łatwiznę i ja wejdę sobie po prostu do tego banku. To jest na szczęście jedna z lepszych opcji na cheaterów, więc jakby to powiedzieć, no. Więc bardzo ten kolega chyba nie chce z nami lecieć, to spoko, tam jeszcze nie mamy. Jak tam jubiler wygląda? Jubiler byłby do okradzenia, ale nikogo tu nie ma. No, jubiler nie chce, w ogóle cały czas tutaj są dźwięki. Boże, gdzie oni się chowają wszyscy? Gdzie oni się wszyscy chowają, ci przestępcy? To jest bardzo dobre pytanie. Patrzcie, ile, znaczy no, wy nie widzicie całej listy ich, ale ich trochę jest tutaj. To mnie fascynuje jakby, że dzień dobry. Najgorzej. Było blisko. O, czy to jest znów spitkakowiec? Tak, to jest znowu spitkakowiec. To nawet nie ma co ten. Nie ma co próbować z nim. Ej, tutaj jest ziomek, patrzcie. Ziup! Dawaj, skacz, kumpel! Polska policja, tak jest! O! Przepraszam, bo chciałbym pana aresztować. 1020 dostałem za niego. Wow. No i to jest ten. O dobra, czyli mamy kolejne zlecenie tutaj. No policja na tropie. Gdzie jest mój kumpel tutaj? Był gdzieś tu. Spadł czy znikł? No nie wiem, nie ma go. Ale lecimy w takim razie do tego. No ej, ale to przynajmniej odkryliśmy, że nie można tutaj za bardzo sobie pozwolić na niektóre rzeczy. Czy to jest spitkakowiec? Umarł. Chyba był spitkakowiec. Mam takie dziwne wrażenie, że to mógł być spitkakowiec. Tutaj, aha, czyli tu się zbugowało po prostu. Bang! Czy go rozjechało, czy co? Bo tak nie wiem, co się z nim stało. Kompletnie. Per.
Dawaj, 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 leć! O nie, nie mogę! O nie, 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 dobra, dobra, ja już chcę jechać tym, to ja chcę już jechać z pociągiem. W takim razie, jak ten. No przynajmniej może go tutaj ten, o! Wywaliło cię bardzo ładnie i to, to powinno cię... kumpel, to powinno cię tutaj tak... właśnie, to powinno tak cię zrobić. Proszę wyjść stąd. No i elegancja Francja, no słuchajcie, no kolejnych trzech złapaliśmy tutaj. Nie myślcie co... bierze nie. Kurde, no złapani, złapani, no i na co, po co drożyć czas? No dobra, moi kochani, słuchajcie, więc to też będzie na tyle, rakieta w kosmos. Dowiedzieliśmy się chociaż, że policja nie może wejść do muzeum, a miałem nadzieję, że będzie można. Połapaliśmy jakichś tutaj cheaterków troszeczkę, więc spoko, ja mam dzięki za uwagę, ja byłem Hades, trzymajcie się, no i cześć!